średnio masz wolnego czasu i jaką jego część spędzasz w cyberprzestrzeni? Mam średnio jakieś takie 4 godziny wolnego czasu, bo mam często dodatkowe zajęcia i najwięcej czasu spędzam, takie 3/4 czasu wolnego spędzam w internecie. No myślę, że tak 3 godziny dziennie zawsze. W cyberprzestrzeni spędzam większą część, jeśli się z nikim nie spotykam. Średnio wolnego czasu to mam całe popołudnie i zazwyczaj całe popołudnie spędzam w cyberprzestrzeni. No nie wiem, tak z 3 godziny w ciągu dnia i nawet pół godziny nie spędzam przy internecie. To zależy od dnia, ale tak przeciętnie około 5 godzin, 6 po powrocie ze szkoły, jak skończę korepetycję. Mogę sobie usiąść do komputera, ale ostatnio wolę jednak spędzać czas na świeżym powietrzu, trochę poruszać się, pobiegać. No myślę, że mam w sumie cały dzień wolny, a w cyberprzestrzeni mało spędzam czasu, głównie przy telewizji, więc no to... To wolnego czasu mam dosyć sporo, no właściwie po szkole to jest cały dzień jest wolny, tak paręnaście godzin. A w cyberprzestrzeni właściwie spędzam większość swojego czasu, właściwie cały swój czas. Więc wolnego czasu to różnie bywa, zależy ile jest zadań z matmy. A jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, to dużo czasu spędzam. Jakie strony odwiedzasz? No raczej takie blogi, jakieś tam czasem polityczne, jakieś tam takie. Zazwyczaj jakieś z filmami, albo blogi, albo przepisy kulinarne. Społecznościowy internet, w sensie Facebook, Instagram, co jeszcze? No w sumie tylko tyle. Facebook, Onet. No to przede wszystkim to ja sprawdzam NBA i ogólnie sportowe, ewentualnie coś w stylu politycznego. Najczęściej są to strony typu Facebook, Snapchat, Instagram, choć nie ukrywam, że sprawdzam też często strony, które publikują informacje na temat architektury i rysunku. Bardzo często po szkole odwiedzam Facebooka, żeby sprawdzić, czy na przykład nikt z moich znajomych do mnie nie napisał. Najczęściej odwiedzano przeze mnie strony Facebook i YouTube. Głównie strony z serialami, YouTube, Facebook, społecznościowe i nieraz Wikipedię, czy sprawdzę na Google'ach, jeżeli potrzebuję czegoś do nauki. Co najczęściej robisz w cyberprzestrzeni? Rozmawiam z przyjaciółmi. Rozmawiam ze znajomymi i czytam blogi o zdrowym odżywianiu. No, sprawdzam wyniki meczów, obstawiam, no, oglądam jakieś dokumenty, jakieś blogi podróżnicze, te sprawy. Gram w gry wideo, rozmawiam ze znajomymi i czytam różnego rodzaju poradniki. Oglądam filmy. No, przeglądam jakieś zdjęcia. No, zdecydowanie najczęściej kontaktuję się ze znajomymi. Właściwie to sprawdzam informacje, koncerty możliwe, prace domowe, znajomi, czy gdzieś idą ze mną. Czatuję. Gram. No i czytam. Wpisuję swoje imię i nazwisko. W Google wyszukiwarkę. Czy masz poczucie, że efektywnie spędzasz czas w cyberprzestrzeni? No i tutaj jest zagwozdka, no bo jak sprawia mi to przyjemność, no to chyba tak. Średnio. Nie, zupełnie. Są to tak straszne pożeracze czasu, które tak naprawdę bez żadnego efektu tracimy go, nie mając żadnych korzystnych dla nas efektów. Tak, mam takie poczucie. Jak najbardziej. Nie. Sądzę, że cyberprzestrzeń bardziej pochłania niż efektownie daje spędzanie czasu. Absolutnie nie, marnuję przez cały swój czas. Czy wykorzystujesz wolny czas w internecie na poszerzanie swojej wiedzy? Zdecydowanie tak. No jeśli jest to wiedza potrzebna do wykorzystania w jakiejś pracy domowej lub na lekcji, to oczywiście. Oczywiście. Staram się, ale nie wychodzi, ale czasami. No tak, w sumie mogę powiedzieć, że tak. Właśnie przez to, że czytam tak informacje z kraju, no i tak czasem, powiedzmy,
przez robienie zadań, których nie potrafię, to w internecie można wyszukać i jakość, można powiedzieć, że zwiększa się wiedza. Tak, wykorzystuję. Czasami tak. Są to na przykład informacje dotyczące wydarzeń lub rocznic obchodzonych danego dnia.